Było około godziny siódmej wieczorem, Enfernal Mediterranenumer nr 2 rozpoczynał jak zwykle z rozmachem swą brawurową turę dookoła Morza Śródziemnego. Poruszany prądem elektromagnetycznym o olbrzymim napięciu, okrążał pociąg kotlinę śródziemnomorską w przeciągu mniej więcej trzech dni. Punktem wymarszu była Barcelona. Przerzuciwszy się przez jedną z przełęczy Pirenejskich pędził Enfernal równią południowo-francuską aż do Marsylii, by stąd po kilkuminutowym postoju przez Toulon i Nizę przesunąć się lotem błyskawicy popod stokami Alp po rywierze francusko-włoskiej i oprzeć aż w genui. Tu na trzy godziny porzucał wybrzeże i przemierzywszy Dolinę Padu zawijał na kwadrans do Wenecji. Następowała potem jazda wzdłuż wybrzeża dalmatyńskiego z postojem w Raguzie, huraganowy pęd na przełaj przez Bałkan bez tchu, bez spoczynku i dłuższy przystanek w Konstantynopolu. Tu nad zatoką złotego rogu, na pograniczu dwóch światów zatrzymywał się piekielny pojazd na całą godzinę, by zaczerpnąć oddechu do dalszej podróży. A gdy już w dal rzucać poczęły swe cienie tureckie meczety i gwizdy przeciągłe sygnałów głosiły hasła odlotu, spadał z bloków żelaznych most zwodzony i olbrzymią zworą łączył na chwil parę Europę z Azją. Pociąg szybki jak myśl wpadał na ruchomy pomost, przemykał w kilku sekundach ponad Bosforem i zapuszczał się w kręty labirynt przestrzeni małoazjatyckiej. Droga ze Smyrny przez Bejrut, Jafę, Synaj i mostem przez kanał Suezki była jednym pięknym jak wschodnie marzenie snem. Od Aleksandrii szedł już szlak kolejowy prosto, bez uskoków, jak sierpem rzucił przed siebie tuż nad brzegiem morza. Z południa wionął żar pustyni, z północy spływała na skrzydłach mokrego wiatru pieszczota fal. Przed oczyma podróżnych rozkładały się w błyskawicznej zmianie bugaje palm zielonych, złotożółte wydmy piachów, miast białych oślepiające miraże. Pijany ruchem pociąg mijał tripolis, Algier i w heroicznym biegu wił się po skalnych wydrożach Maroka. A że ta część jazdy końcowa przypadała zwykle na godziny przedwieczorne, przeto zdał się pociąg gonić w tęsknocie wielkiej za słońcem, co jak żagiew czerwono-złociste szło przed nim w stronę Atlantyku. I zdarzało się nieraz, że gdy docierał do Ceuty, ono w pełni swej chwały zanurzało się w nurtach oceanu. Wtedy, pożegnawszy słońce, przystawał piekielny, na chwil parę na punta leona i gotował się do szalonego skoku. Na znak portowej Syreny wypadały równocześnie z przylądków po obu stronach Gibraltaru stalowe przęsła mostu Herkulesa, cudu techniki XXI stulecia i podawszy sobie gigantyczne ramiona ponad cieśniną, związywały żelazną spójnią Afrykę z Europą. Z furią wspinał się pociąg na tor nadpowietrzny, z pasją szaleńca przefruwał pomiędzy pierzejami mostowych łuków. I po kilku minutach ślizgał się już po relsach lądu Hiszpanii. A gdy serebrzysta jutrzenka wyłaniała się z fal Zatoki Walencji i poranny ciąg gołębi pocztowych od balearów zwiastował światu narodziny dnia, wjeżdżał Enfernal triumfalnie w podsienia dworca w Barcelonie. I wtedy witały go entuzjastyczne okrzyki tłumu i podziw oczekującej gawiedzi. Świetny trzydniowy rajd był ukończony. Tak obiegał piekielny obrzeża śródziemnomorskie od lat pięciu, to jest od chwili, gdy jakiś londyński globtroter wpadł na pomysł puszczenia w ruch podobnego pociągu. Projekt, urzucony jakby od niechcenia, w jednym z wstępnych artykułów The International Sportsman spotkał się z gorącym uznaniem sfer turystyczno-podróżniczych. Zadanie było olbrzymie, gdyż ze względu na anormalną chyżość przyszłego pociągu, nie mógł tor jego nigdzie przecinać się z istniejącymi dotąd i nowa linia kolejowa musiała zachować od początku do końca zupełną niezależność od sieci dróg zwyczajnych. Równocześnie, pod kierownictwem pierwszorzędnych sił fachowych, składano garnitur wozów i budowano maszyny. Po roku nowa kolej była gotowa i przy współudziale międzynarodowych delegacji nastąpiło uroczyste otwarcie przestrzeni. Wśród niemilknących wiwatów wielojęzycznego tłumu piekielny śródziemnomorski, strojny w bandery anglo-romańskie opuścił halę dworcową w Barcelonie i z szatańską chyżością poszybował w stronę śnieżnych szczytów Sierra del Cadii. Entuzjazm widzów przeszedł wszelkie granice Uroczystość otwarcia zmieniła się w wielkie święto międzynarodowe Które odbiło się głośnym echem w prasie Z licznych artykułów dziennikarskich na ten temat bił ton triumfu i dumy Pisano o geniuszu Europy O gigantycznym rozwoju techniki w XXI wieku Stawiano najzuchwalsze horoskopy na przyszłość A tymczasem Infernal... Odbywał z zadziwiającą punktualnością swe opętańcze tury. Z czasem puszczono w ruch okrężny siedem takich pociągów, to jest po jednym na każdy dzień tygodnia. Wkrótce bowiem okazało się, że korzystali z nowego środka komunikacyjnego nie tylko zagorzali zwolennicy sportu, turystyki i podróżomani, ale też kupcy, mężowie stanu, dyplomaci i spragnieni wrażeń artyści. W końcu każdy kulturalny Europejczyk uważał sobie za punkt honoru przynajmniej raz w życiu spróbować przejażdżki Enfernalem. Dzisiejsza tura wtorkowa, której początek przypadał na dzień 23 sierpnia roku 2345, zapowiadała się bardzo interesująco. Mediterrane unosił z sobą tym razem ekspedycję naukową, która zamierzała przeprowadzić w kilku punktach drogi przy pełnym biegu pociągu szereg pomiarów i doświadczeń z dziedziny astrofizyki. Oczekiwano bowiem w tym czasie pojawienia się zapowiedzianej już przed dziesięciu laty komety i pewnych związanych z tym fenomenów. Ponadto w Marsylii wsiadło kilku dyplomatów angielskich i francuskich, spieszących na internacjonalny kongres w Konstantynopolu. Minięto Toulon, pozostawiono daleko za sobą uroczą Nizę i zbliżano się w diabolicznym tempie do miasta rulety, hazardu i wszechwładnego przypadku Monako. W wagonie restauracyjnym, zajmującym środek pociągu, panował gwar nie do opisania. Przy jednym ze stołów toczyła się ożywiona nader rozmowa. Towarzystwo było doborowe: kilku uczonych, paru artystów, dwóch dziennikarzy i jeden dyplomata. Rozprawiano o ewolucji kultury na ziemi o tempie jej w ostatnim stuleciu i przypuszczalnych celach ostatecznych. Właśnie kończył rzecz swą ser Reginald Pemberton, znakomity astronom angielski. Panowie, zważywszy kolosalny rozwój kultury ziemskiej w kilku ostatnich stuleciach, zważywszy anormalne przyspieszenie jej tempa w porównaniu ze ślimaczym ruchem epok dawniejszych, dochodzimy do nieodpartego wniosku, że ludzkość znajdzie się wkrótce w stadium jakiegoś wielkiego przesilenia. A dlaczego zaoponował wizawinie go siedzący Charles Gerard, dziennikarz z Bordeaux? Dlaczego, kochany panie Pemberton, moim zdaniem ewolucja może postępować ruchem choćby niejednostajnie przyspieszonym, bez wzbudzania obaw przed kataklizmem? Astronom uśmiechnął się pobłażliwie. Dlatego, kochany panie Gerard, że wszędzie, we wszechświecie panuje prawo pulsacji energii i związane z nim drugie prawo, entropii. Tak w mikrokosmosie jak w makrokosmosie następuje po okresie koncentracji energii okres powolnego jej rozpraszania się aż do zera. Jest to jakby potężny wdech i wydech energii, powtarzający się w nieubłaganym rytmie poprzez bezkresy czasu. Mam wrażenie, że po obecnej zwyżce, wkrótce może w najbliższej przyszłości nastąpi również szalona w tempie zniżka energii świata. Gerard zamyślił się. A zatem, zauważył po chwili, stosuje pan do makrokosmosu bezwzględnie prawo pulsacji odkryte w radiologii świata atomów? Och, oczywiście. Świat jest jeden. E Pozwolę sobie tylko na małą poprawkę. Wmieszał się do rozmowy milczący dotąd profesor fizyki na Wszechnicy Warszawskiej J. Leszczyc. Podzielam opinię kolegi Pembertona, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Ehm, I ja w zasadzie przyjmuję możliwość bliskiej entropii, ale tylko częściowej. Nie przypuszczam bowiem, by zanik zupełny miał już teraz rozciągać się na cały świat, a choćby tylko na naszą poczciwą staruszkę Ziemię. Co najwyżej mogą zniknąć z jej powierzchni pewne kategorie zjawisk, ludzi, rzeczy, o, może całe narody. Jak to? żachnął się Sven Warborg, świetny podróżnik i geograf szwedzki zupełny zanik. Niby absolutna śmierć? To dziwne. Pan spirytualista wierzy w możliwość absolutnej nicości A w wypadkach zupełnego zmaterializowania ducha. W niektórych kategoriach zjawisk życiowych i u niektórych osobników strona fizyczna, fenomenalna, dochodzi czasem do tak bezwzględnej przewagi, że pierwiastek duchowy ulega w nich zupełnemu zanikowi po prostu ulatnia się z niegościnnej powłoki. A właśnie, poparł go poeta młodych Włoch Luigi Rovelli właśnie współczesna nam epoka wybujała w kierunku materializmu praktycznego. Nasz gigantyczny postęp jest niestety. A bardzo jednostronny. Po chwilowej zwyżce w kierunku metafizycznym, który ujawnił się po wielkiej wojnie europejskiej lat 914-18, nastąpiła tym sromotniejsza reakcja w kierunku o, o, wprost przeciwnym. Częściowa entropia mruknął niechętnie Anglik. Nie mam jakoś przekonania do pańskiej teorii. Och, mógłbym panu przytoczyć na to sporą ilość przykładów, wszak nieraz słyszy się o tajemniczym zniknięciu pewnych ludzi lub rzeczy, przepadają jak kamień w wodzie, nie wiadomo jak i gdzie. Po prostu usuwają się z widowni świata, rozwiewają w przestrzeni bezpowrotnie i nie może tego nawet nazwać śmiercią, gdyż ta jest przejściem do nowej formy bytowania. Jest to coś gorszego od śmierci, to kompletny zanik, to przejście w bezwzględną nicość. Sir Pemberton poprawił nerwowo binokle. Nie podzielam, odparł sucho, pogardy panów dla współczesnej kultury. Dlatego wznoszę toast na cześć współczesnej nam cywilizacji. Wiek pierwszy. Niech żyje! Leszczyc nie spełnił toastu. Odsunął niechętnie czarkę z rubinowym płynem i wyjrzał przez okno. Pociąg mknął plażą. Zalaną powodzią światła księżycowego. O parę metrów od nasypu kolejowego marszczyły się w posrebrzu miesięcznym fale morza. Gdzieś daleko, na horyzoncie, zasuwały się w mroki, bez dni, czerwone latarnie parowca. Przeglądały wybrzeże w nocnej rewii olbrzymie oka śledczych reflektorów. Jakiś zbłąkany samolot przecinał podniebne przestworza równolegle do linii pociągu i rzucał w noc cichą sierpniową sygnały rakiet. Ognistych szmermeli. Leszczyc oderwał oczy od szyby. Powstał i pożegnawszy milcząco towarzystwo, odszedł na prawe skrzydło wozu. Tu było trochę ciszej. Zapuszczone abażury lamp cedziły światło ciemno-różowe, gorące, pełne przytajeń. Znużony, zasunął się w najciemniejszy kąt, opadając ciężko na jakąś kanapę. Był senny i jakby czymś zniechęcony. Opodal pod oknem siedziało dwoje młodych, pięknych ludzi, prawdopodobnie jakieś małżeństwo w podróży poślubnej. Dolatywały go fragmenty ściszonej rozmowy, urywki zdań, strzępy słów. Mówili językiem rycerskiej Kastylii, leszczyt znał ten język i lubiał go niezmiernie. Drogi mój, jakżeby pięknie było teraz, w tej boskiej chwili, która już nigdy do nas nie powróci, zginąć razem, tam, w tych lśniących, tak zwodniczo nurtach. Mężczyzna drgnął i popatrzył na nią z uwagą. Masz słuszność, odpowiedział po chwili, jak przez sen. Takie pyszne, srebrne łoże. Masz słuszność, powtórzył przytomniej, bo czyżeśmy nie dosięgli już zenitu szczęścia? Niczego więcej od życia spodziewać się nie możemy. I znów umilkli na chwilę, patrząc jak zahipnotyzowani w rozświetl morza. Po chwili on, nie odrywając oczu od fascynującego widoku, mówił. Równo już spokojnie, niemal chłodno, a tak niewielka już przestrzeń nas dzieli. Wystarczyłoby tylko nieznaczne, kilkumetrowe zboczenie toru na prawo. Jeden rzut, jeden sprężysty skok i przepięknym łukiem paraboli pociąg zesunąłby się z relsów w topiel. Zadrżałaś, Dolores? No, nie, nie, uspokój się. I przycisnąwszy skroń do jej skroń szeptał słowa pociechy i ukojenia. Leszczyc podniósł ociężałe powieki i spotkał się ze spojrzeniem jakichś ciemnych, niesamowicie w półmroku błyszczących oczu. Otrząsnął resztki senności i spojrzał uważniej. Odpowiedział mu łagodny, trochę przymglony za dumą uśmiech nieznanego mu towarzysza podróży w fantastycznym stroju machatmów hinduskich. Ci młodożeńcy z Kastylii, wszczął rozmowę Hindus, powiedzieli o sobie wielką prawdę. Istotnie doszli już do najwyższego dostępnego dla nich punktu gościńca życia – i niczego więcej od przyszłości spodziewać się nie mogą bo też nic więcej z siebie w życiu nie wniosą i wzwyż nie pójdą cali bowiem wypowiedzieli się w swej miłości przeto powinni zginąć i usunąć się z widowni świata jako ci którzy już niczego nie pragną pociąg mijał monako mahatma uśmiechnięty wzgardliwie wskazał ręką na znikające już w mrokach nocy miasto Oto wykwit europejskiej cywilizacji i postępu. O, sąd zbyt jednostronny, Mahatmo, bronił Leszczyc. Istnieją w Europie też rzeczy piękne i wzniosłe z ducha i dla ducha. Wiem, odparł lakonicznie Rishi Virada, lecz przeważa część dla ciała i jego spraw. A według tego, co przeważa w dziele, wszak oceniamy jego charakter. Nieprawdaż? Przyjacielu z Lechistanu. No tak. Hindus pogładził parę razy swą długą mleczną brodę, sięgającą mu niemal do pasa, i mówił dalej, zająwszy miejsce naprzeciw. Rzecz dziwna, jak często nauka europejska zdaje się zbliżać ku nam dzieciom wielkiej tajemnicy, a przecież jak ciągle jeszcze od nas daleką, profesor Pemberton przewiduje. Trafnie możliwość bliskiej katastrofy, i my ją przewidujemy, lecz nie przedstawia nam się ona w tak rozpaczliwie ponurych barwach, jak zwolennikom jego poglądu. Bo choćby zginęła Ziemia, nie zginie duch jej nieśmiertelny, który odrodzi się po wiekach i znów przeoblecze się w ciało. A indywidualność jej mieszkańców? Ta również pozostanie nietkniętą, bo wszechświat jest wieczny i z ducha się wywodzi, lecz widzialny jest tylko w okresach. Albowiem co pewien czas wpływa fala życia na naszą planetę, przebiega ją w przeciągu przeszło 300 milionów lat i spełniwszy zadanie przechodzi na inną. I wtedy w czasie obiegu życiorodnej fali, który zowią Manvantara, Powstają i giną rasy ludzkie, których liczba siedem. A gdy Ziemia i jej mieszkańcy ukończą rozwój swój w ciągu jednego obiegu, następuje okres spoczynku i wytchnienia tak zwana noc Ziemi pralaja, której trwanie w czasie dorównuje manwantaże. Kiedy osiągnie ludzkość swój najwyższy punkt rozwoju? Z końcem siódmego obiegu. Wtedy duch jej uwolni się od ponownego wcielenia i spocznie na łonie przedwiecznego. Wedle obliczeń wtajemniczonych, obecnie jesteśmy u schyłku czwartego obiegu. Czyli innymi słowy, że koniec ziemi już bliski, w porównaniu z wiecznością. Tak. Lecz jeśli się mierzy czas długością przeciętną życia ludzkiego, jeszcze daleko, do czwartej pralaja. W każdym razie mamy jeszcze przed sobą kilkanaście tysięcy lat. Leszczyc uśmiechnął się. Możemy więc jeszcze odetchnąć. My w każdym razie nie doczekamy się niezwykłej chwili. Strzepnął popiół z cygara i bystro wpatrując się w posągową twarz Hindusa zagadnął. Lecz zanim nadejdzie dzień czwartego rozwiązania spoi w ziemi, poprzedzą go znaki częściowe, nieprawdaż? Czy przyjmujesz, Mahatmo, możliwość entropii w mniejszym zakresie? Dlaczegożby nie? Umilkł i oparłszy rękę o parapet okna, patrzył na przesuwający się przed oczyma nocny krajobraz.